Słyszycie to? To za oknem mi się obija o parapet. Zawsze jak ktoś sika w kiblu na przykład, to potem leci o parapet się obija. Także jakbyście słyszeli takie jup, to znaczy, że ktoś srał. Siemka pozytywnie, ja jestem Q, a to jest Q Show. Jest to świąteczny odcinek, dlatego na wstępie zaznaczam, że nie tylko ja tu występuję. Będą takie specjalnie przygotowane pytania dla pozytywnych. Oraz ja będę wtrącał się też ze swoim kontentem, więc to będzie taki misz-masz. Będzie połączenie tradycyjnego odcinka ze mną z odcinkiem z widzami. Zobaczycie. Mam nadzieję, że się podoba. I to tyle. Lecimy z tym. Na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj naszym testerem graficznym, jakościowym, audio, wizualnym i wszystkim był Ryuji, także podziękujmy Ryujiemu, że tutaj testuje wszystko, że wszystko ładnie działa i przejdźmy do tematu. Nagraniowy test wideo i audio. Możesz spróbować coś powiedzieć, byśmy sprawdzili, jak to dźwięk się później odtworzy. Zbrodnie wojenne. Pomysł z tymi negatywami i filtrami to strzał w dychę. Dawaj siebie w czwartej gęstości. Ramdix, jesteś pewien, że to jest dobry pomysł? Bo... PS. Proszę, nie rób tych pojechanych filtrów. Kiepsko się to ogląda. Chyba, że tak miało być. Ten, kto mnie zna dłużej niż 2-3 dni, pewnie wie, że jestem mega fanboyem Residenta 4. Więc jak tylko samochód gdzieś te 12-13 lat miałem, czy coś może trochę więcej. Jak tylko sobie załatwiłem internet w domu, to pierwsze co zrobiłem, to szukałem let's play z Tenta 4 po całym YouTubie. Bo nie mogłem akurat wtedy w niego grać i szukałem let's play, żeby sobie jakoś to zakompensować. I obejrzałem chyba wszystkie polskie let's play, które były dostępne. No i w sumie ten jeden przykuł moją uwagę jakoś bardziej, bo był mega śmieszny, był mega fajny, mega pozytywny. Ja wkurzałem się, póki oczywiście nie zbierał skarbu, bo nikt nie wiedział, ale no to już inna sprawa. Była wtedy premiera Crasha Bandicoota Team Racing i wpisem na YouTubie, od razu ty wyskoczyłeś z live'em, więc mówię, wbiję, zagadam, co i jak, czy warto kupować. No i zostałem tak najdłużej. No i oczywiście Crasha też mam. Ja trafiłem na kanał Q. Na kanał Q trafiłem czystym przypadkiem, przeglądając kartę na żywo. Zobaczyłem nagłówek Resident Evil Revolution 1, bardzo moja ulubiona seria, i wbiłem, popatrzyłem jak gościu gra, widziałem, że gra z pasją, a więc zostawiłem mu suba, lajka i natychmiast dołączyłem do grupy pozytywnych, najlepszych graczy na światowym rynku gier. Trafiłam na kanał w taki sposób, że Q dał mi do niego linka. Proszę, przyjeżdżaliśmy zanim powstał kanał. Uwielbiam wszystkie potrawy z pizzą. W sumie to nie wszystkie. Jak pizza ma oliwki... Komary czy kleszcze? O kurwa, nie wiem, to już wolę komary chyba. Komar po prostu upierdoli i tyle, ale jak kleszcz się wpierdoli w ciebie... to gorzej takiego kurwa wyjąć niż pod prysznicem, jak komuś spadnie mydło. W każdym razie chciałem powiedzieć, że miałem doświadczenie z kleszczami niestety. Jak nagrywaliśmy Asię i Matiego, jeśli ktoś ogląda, kojarzy, to tam właśnie było bardzo dużo scen w lesie. Coś tam wiecie, czasem mieliśmy gdzieś tam na ziemi jakieś ujęcia, że ktoś coś siedział, leżał i takie tam wiecie, można było się pobrudzić. I Asia miała jakąś tam czarną kropkę, nie? I tak widziałem tą kropkę, że tam ma, ale myślałem, że to jakiś tam brud, to dobra, to wrócimy do domu i się zmyje. Bo ona tą kropkę miała i tak gdzieś tam pod grzywką, więc... tam pod jakimiś włosami i nie było widać za bardzo, więc stwierdziłem, że dobra, nie mówię, bo coś tam... I tak gadaliśmy o czymś innym i mi głupio tak było, nie wiem... W sumie czemu, nie wiem czemu, jakby to było teraz, to bym jej powiedział, że ma, ale wtedy nie powiedziałem. No i ten, i przychodzimy do domu i się okazuje, że Asia ma kurwa raka czoła i to był kresz i musieliśmy jechać na operację. Także kurwa, brawo Q. Chyba to, że się nie ogranicza, że nie jest jak większość, że nie ogranicza się tylko do gier i tylko na tym się skupię, robi same gry non-stop, tylko gry. Tylko robi dużo pobocznych serii, takich
mniej bądź bardziej śmiesznych, bądź bardziej poważnych. I to jest mega dla mnie spoko, że potrafi zrobić jednocześnie taki piórzon, który jest mega śmieszny. I jednocześnie potrafi sobie pograć w jakąś gierkę czy coś. Potem nagrać płytę, wydać płytę, wydać płytę, 3 płyty. Patrzcie po tym, patrzcie. Fajnie dojebany, co? Właśnie to jest fantastyczne, że potrafi też artystycznie się udzielać, właśnie tworzyć swoją muzykę, jakby spełnić twoje pasje i to jest dla mnie mega fajne i mega propsy za to, co nie? Prawie codzienne streamy na każdy temat gier. To chyba tyle. Na kanale Kino najbardziej lubię live. Można fajnie zawsze podyskutować na temat danej gry, na temat innych fajnych gier. Z ludźmi na czacie można fajnie podyskutować. Spędzić miło czas pozytywnie, przy dobrym winku, kawce. Polecam oczywiście. Najbardziej lubię dwie rzeczy. Depresyjne nuty i to, jak się Kiu wygubia w różnoraki sposób. Chyba tego, że Kiu bardzo lubi kończyć serię po jednym dwóch odcinkach, nie? Wątpię, że pewnie mało z was ludzi kojarzy serię Całe Miano Myśli, no ale ta seria ma właśnie jeden odcinek. I dużo takich serii było, teraz Kiu niektóre wskrzesza sobie dzięki wspierającym, co jest bardzo fajne. No ale miał taki nawyk, że potrafił na przykład Alana Wake'a prowadzić przez 2 lata, bo sobie zrobił przerwę i no. No ale nie można mieć wszystkiego, co nie? Tak szczerze, chyba żadnej rzeczy nie spotkałem, której tutaj u ciebie nie lubię. Szczera prawda. Raczej nie ma takich rzeczy i niech tak pozostanie. Nie lubię tego, że Kyusho jest tak rzadko. I że fany moment jest tak rzadko. Nie no, z tą Asią miała tego kleszcza w czole, ale tylko sobie wyciągła i wszystko było okej. Okay. Poza tym wyglądasz jak Godzilla na tle tego miasteczka. Wiecie co? Najbardziej porąbany ten filtr, znaczy filtr. Efekt, który tam zrobiłem, to było chyba to z tym, co ja tak udawałem, że mam kikuta i się tak głaskałem tym kikutem. Jeszcze była jakaś muzyka a la Silent Hill. Kurwa, jakie to było creepy. Czy byłeś kiedyś w Pucku? Nie odpowiedziałeś mi poprzednim razem. A jeśli nie, to kiedy się wybierasz? Chyba nie. Chyba, że przyjazdem, ale nie jestem pewien, więc raczej nie byłem. Muszę szybko odpowiadać, bo mam jeszcze 10% baterii, więc wiecie. A jeśli nie, to kiedy się wybierasz? A powinienem się tam wybrać? Myślę, że gdybym musiał wybierać, to chyba bym wybrał horror. Bo, nie wiem, wydaje chyba najwięcej emocji ze wszystkich gier ogółem, bo jednak siedzisz, grasz w tę grę i się boisz, że na przykład coś ci wyskoczy na mordę nagle i siedzisz jak na szpilkach grając w tę grę. Ale też nie jest tak, że ja mam jakiś ulubiony gatunek gier. W sumie to bym pograł we wszystko, co mi wpadnie w gusta, na przykład no Uncharted. Ogólnie nie lubię strzelanek czy coś, ale Uncharted bardzo mi podpasowało, pomimo tego, że 80% tej gry to jest strzelanina po prostu. MMORPG. Metin 2 od zawsze był grany. Tak szczerze, jak leżałem w szpitalu, to siostra, pielęgniarka mi poleciła Metina 2, więc grałem. I dlaczego? Dlatego to akurat nie wiem, ale bardzo mi się podoba. FPS-y. Uwielbiam FPS-y. Dlaczego? Bo lubię bardzo strzelać. Dużo grywałem do niegdyś w CS-a. CS mnie zaraził do FPS-ów. I tak grałem w różne Call of Duty, Battlefieldy, Bioshocki, dlatego FPS-y, po prostu kocham FPS-y. Wszystko co strzela, kocham to. Nie pogardzę dobrym horrorem, grą jakąś przygodówką, sandboxem, symulatory też mogą być, ale to już bardzo rzadko grywam. Moim ulubionym gatunkiem są gry logiczne, bo lubię zagadki. I RPG, bo lubię historię. I przygodówki, bo lubię przygody. I gry na więcej niż jedną osobę, bo mogę grać z Kiu. Kto to jest ta cała chibi? Nie wiem. Nie wiem, przychodzi czasem, pisze, wspiera, ma moda.
Czasem nawet mi jakiegoś drinka przynosi albo kawę robi. Fan numer jeden. Zabra to biały koń w czarne paski, czy czarny koń w białe paski? To są właśnie takie pytania, które uwielbiam, ale odejmę sobie tą przyjemność i niech odpowie na to ktoś inny. Zebra to w ogóle nie jest koń. Gdzie widzisz siebie za 5-10 lat? No właśnie, gdzie widzę siebie za 5-10 lat? Nie wzięłam leków i widzę pojebane rzeczy. Za 5-10 lat może się w końcu doczekam Final Fantasy 13 na tym kanale. Chyba będę streamował Final Fantasy 13 na tym kanale. Jak długo mieszkasz w UK? W UK mieszkam 5 lat, jakoś tak będzie już, no. O czym szumią wierzby? Nagraniowy test wideo i audio. Możesz spróbować coś powiedzieć, byśmy sprawdzili, jak to dźwięk się później odtworzy. Co do następnego pytania, to się chyba zaczęło w ten sposób, że gdy dostałem swój pierwszy komputer, mając tak 8 około lat, miałem na nim tam jakieś gierki. No, moją ulubioną chyba było Gdzie jest Nemo. Była sobie gierka Gdzie jest Nemo, ja bardzo lubiłem bajkę Gdzie jest Nemo. Właśnie napieprzałem tą gierkę praktycznie non-stop na komputerze. No ale miałem też na przykład Quake'a 2 z tego co pamiętam. I nie ogarniam teraz siebie, jak ja mając 8 lat mogłem grać w gry na klawiaturze i na myszce. Teraz bym tego pewnie nie przeżył, bo nie umiem. No ale w sumie to tak jakoś nie interesowałem się wtedy zbytnio grami. Bardziej się zainteresowałem, jak dostałem PlayStation 2 na pierwszą komunię. I wtedy bardziej się zacząłem interesować tym. Na początku miałem tylko Gran Turismo, którąś tam część, chyba czwartą, czy nie pamiętam już którą, bo ona była w zestawie z konsolą. No to sobie jeździłem tymi samochodzikami, bo nie miałem co innego do roboty. Natomiast lepsza zabawa zaczęła się, gdy pożyczyłem od kolegi, od mojego sąsiada, Prince of Persia, The Sands of Time. I w tą grę już naprawdę bardzo dużo się zagrywałem. Pamiętam, że gdzieś pod koniec gry jest taka zagadka, której wtedy nie umiałem przejść, bo byłem jeszcze za mały i nie kumałem niektórych rzeczy. Robiłem tak, że po prostu się zabijałem, grałem od nowa i tak potrafię naprawdę setki razy. Myślę, że jakby był wtedy licznik godzin, to bym miał już tych godzin kilkaset w tej grze, jak nie w tysiącach. Pożyczyłem od kolegi Resident Evil 4 i też bardzo mocno grałem w tą grę, bardzo mi się spodobała. Przez to ogólnie zainteresowałem się całą serią Resident Evil. Ogólnie grami się więcej zainteresowałem właśnie przez tę grę. I mam bardzo mega wspomnienia z tą grą, ogólnie z tymi dwiema grami, z Prince of Persia i z Resident Evil 4. Co zresztą można odczuć, jeżeli ktoś oglądał streamy z na przykład Residenta 4 albo coś w tym stylu. Jak miałem 6 lat, ciocia nam oddała komputer stacjonarny, taki stary, strasznie. I tam zacząłem grać w jakieś... No ze strzelby, strzelałem w ptaki po prostu. Potem grałem w GTA San Andreas. To na zmianę z wujkiem grałem. Kto zginie, to potem jego kolej. Pamiętam dobrze. Need for Speed Underground. I to chyba tyle. Od PS-a. Od PlayStation 1 zacząłem grać od maleńkiego. I tak do dziś kocham gry. Czy to ja gram na komputerze, czy to na Play'u, nie ma różnicy. Potrafię grać na tym. I bardzo lubię spędzać przy tym czas. Nie wiem, czy można to nazwać pasją, ale zaczęło się od tego, że usiadłem przed komputerem chyba dwójka i dane mi było zagrać mojego Blasta lub coś tam. Później były oczywiście Heroes 3, dałam sobie Armagedonsy i tam multimedia gier. Też umieram. Po prostu zawsze mi się podobał ten wirtualny świat i to, że można różne historie przeżywać i różne rzeczy się tam dzieje. Dlaczego Resident Evil 4 to najlepsza gra? Najlepsza dla Ciebie, ponieważ masz do niej taki zajebisty sentyment. Wszystko w całym uniwersum, w całym świecie tak się zajebiście ukierunkowało, tak się zmieniło. Wszystkie zmienne były idealne, idealnie współgrały, że stworzyły dla Ciebie idealną grę, a przynajmniej idealne uczucia, które czujesz w tej dość takiej fajnej grze. Jak Twój angielski? Ja, nie, prośność, natürlich, jawohl, Granada, schnell, scheiße. Verpisst dich doch, bonjour, merci beaucoup. Omaewa, yowai, nazajowai, katarinari, karadani, kushimiga. Easy peasy. Czym golisz kratę? Zapytaj mamę. Co wolisz, chibi czy jedzenie? Nie rozumiem pytania.
chibi też można czasem ugryźć tu i ówdzie. Bo już proste czy kręcone włosy. Jeśli chodzi, znaczy nie wiem, czy pytasz tak normalnie u kobiet, czy tak ogółem wolę proste, a u kobiet wolę proste. Aczkolwiek jak jest ładna jakaś szprotka i ma jakieś tam loczki czasem, no to why not? Why not? Why not? Kiedyś interesowałem się bardziej piłką nożną, bardziej interesowałem się sportem, oglądałem mecze i tak dalej. Teraz z racji na to, że średnio mam na to czas, bo jednak studiuję i pracuję w weekendy. Co prawda już od stycznia chyba nie będę pracował, no ale dalej tylko czasu będę miał mało. No to już trochę ta pasja wygasła tak jakby. No ale ja ten film nagrywam 8, tylko oglądacie zapewne w święta, w okolicach świąt. Więc pewnie już jak oglądacie ten film, to ja mam gitarę elektryczną, bo planuję sobie kupić za tydzień. Z mojej perspektywy to będzie około 14 w połowie miesiąca. Właśnie to będzie moja nowa pasja, że będę się uczył grać na tej gitarze elektrycznej i będę próbował dorównać najsłynniejszym muzykom na świecie. Bo możecie wiedzieć albo nie, jestem fanem Metalliki. Mam ich wszystkie płyty. Ten, kto widział na przykład moje zdjęcie na Facebooku, to może wiedzieć, że mam ich koszulkę, która teraz jest akurat w praniu, więc wam nie pokażę. No ale właśnie chyba to był jeden z motywów, dla których chcę sobie zakupić taką gitarę i uczyć się na niej grać. Piłka nożna. Cały czas gram. W klubie też chciałem być, ale niestety nie wyszło. Ale staram się. I tyle. Filmy... Przede wszystkim Marvela, DC i chyba akcji również. Nie przepadam za horrorami, ale za to kocham komedię i to chyba na wszystko. Oczywiście mam też inne hobby, na przykład pisanie fanfika, ale lepiej o tym nie opowiadać. Jaka była najgorsza rzecz, którą jadłeś? Zrobiła chibi kiedyś takie ostre coś i tak jak my przeważnie jemy coś, co ma powiedzmy dwie papryczki na trzy na opakowaniu i to jest ostre mocno, to my zjedliśmy trzy i to jeszcze było takie ultra hot, tam był kurwa ogień i wszystko. Ja pierdolę, i to były takie jakby tortille małe czy coś takiego, jeśli dobrze pamiętam. Jak ja zjadłem jedną, to myślałem, że umrę kurwa, a jeszcze je zjadłem potem z pięć czy coś. Sobie wyobraźcie, jakie musiało być sranie. Ja już nawet nie pamiętam tego srania, bo chyba to wyparłem z pamięci. O kurwa. A propos strania, pograłbym w Deadpoola w sumie. Chcielibyście? Ulubiona postać Disneya z dzieciństwa. O fuck. Ja lubiłem takie zwinne, szybkie postacie, więc... To chyba wybrałbym tego szczurka z Ratatouille. Nie wiem czemu, ale tę bajkę też bardzo lubię. A i ten... Bohater, ten szczurek też jest bardzo fajną postacią. No, tak mi się wydaje, że jednak jak za dzieciaka oglądałem te bajki, to mi to właśnie jakoś w jakiś sposób imponowało, że taki szczurek głupi sobie dąży do swoich marzeń i tak dalej, co nie? Bo biegał po jakiś lochach. Zaprosisz do kolejnego Q-show gości w postaci Asi i Demica? Było blisko, ale jednak nie. Jednak nie. Oni już występowali, wszyscy już występowali, dlatego nie zapraszałem już nikogo ze Starej Gwardii tak osobiście. Dałem tylko ogłoszenie, więc jakby się zgłosili, tak jak na przykład Felixis od razu się wyrwała z tłumów, to od razu bym ich przyjął. Ale tak sam z siebie nie pytałem. Oni też sami z siebie nie chcieli. Dla mnie kurwa sprawa jasna. W jakim polskim mieście chciałbyś zamieszkać, poza miejscem, w którym się wychowałeś? To Wrocław. Leżałem tam w szpitalu 2 lata. Bardzo ładne miasto. Bardzo mi się podoba. Ja wychowałem się na Mazurach, ale chyba chciałbym, jeżeli musiałbym wybierać, wybrałbym jakieś miasto nad morzem. Mi się wydaje, że Gdańsk jest bardzo fajną opcją. Gdańsk jest ładny, jest właśnie nad morzem, jest tam, przynajmniej nie jest tak zimno jak tutaj u mnie w Białymstoku, bo to jest motaka. No i chyba jakbym musiał wybrać, to bym wybrał Gdańsk. Jeżeli ktoś z was jest z Gdańska, to możecie mi napisać opinię jakieś w komentarzu pod filmem. Jaka jest twoja ulubiona zupa?
zupa pomidorowa. I to by było na tyle pozytywnie, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, mam nadzieję, że się trochę pobawiliście, trochę się dowiedzieliście czegoś nowego o świecie albo o nas i zapraszam do kolejnych odcinków, a pamiętajcie, jak się tworzą kolejne odcinki, prawda? Dzięki waszym zajebistym pytaniom. Także w komentarzach piszcie jakieś pytania, piszcie jakieś komentarze, żebym ja się mógł jakoś fajnie ustosunkować do tego i żebym mógł fajnie wam odpowiedzieć na coś i ten. No bo zawsze jak mam więcej pytań, to mam więcej wyboru, mogę być bardziej wybredny i dzięki temu mamy o wiele łatwiej do nagrania odcinek, niż jak jest trzy pytania na krzyż, ja muszę wybierać. Jakby były trzy pytania, to nie wiem, czy kurwa Piuszo by jeszcze powstał. Z mojej strony życzę wam wesołych, pogodnych, szczęśliwych, rodzinnych świąt w wspaniałej atmosferze. Życzę, żebyście pod choinką znaleźli to, o czym pomarzycie, żeby ogólnie wszystkie wasze marzenia się spełniły. Życzę wam wszystkiego dobrego, wielu spędzonych świetnie chwil oraz tego, żebyśmy mieli razem co oglądać na tym kanale jeszcze jak najdłużej. Dzięki wielkie, całych świąt. Wszystkiego nowego w dobrym roku. Wesołych świąt, dużo prezentów, bogatego Mikołaja. Cześć. Wesołych świąt pozytywnych. Szczęśliwego nowego roku. Zostańcie pozytywni. I widzimy się w kolejnych moich materiałach, czy to Kyushu, czy tam czymkolwiek byście tam oglądali. Trzymajcie się. Natomiast mogę powiedzieć, jaki gier nie lubię. Wiem, że nie lubię gier sportowych. FIFA czasami tam pogram z kolegami, a jakieś wyścigi to raczej nie moja bajka. Nie lubię OTRPGów. To już kiedyś mówiłem dlaczego, że nie lubię OTRPGów, bo są dla mnie jakieś takie dziwne w porównaniu do zwykłych RPGów, no ale już co kto lubi, co nie? Są gusta, no żebyśmy wszyscy mieli takie same gusta, to by było nudno na świecie. I chyba wszystkie pytania, na które miałem dobrać. Mam nadzieję, że to jakoś wyszło, nie ma lipy. Nagraniowy test wideo i audio. Może spróbować coś powiedzieć? Byśmy sprawdzili, jak to... Dźwięk się później otworzy.